Cześć. Już za kilka godzin wielki start edycji Tańca z Gwiazdami. Julka, jak twoje emocje, jak twoje samopoczucie? Taka jakaś spokojna jestem i nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale no, tak chyba objawia się widocznie stres. Kobiety mają super intuicję. Jak myślisz, jak ci pójdzie na tym parkiecie, jak już dojdą te wszystkie elementy, czyli publiczność, jurorzy i stres? Oby poszło tak jak na próbach, a reszta to spontan. Michał, a ty, jak twoje samopoczucie? Moje samopoczucie niesamowite, no. Ja już nie mogę doczekać. Ja bardzo lubię tańczyć ten taniec z Julką, więc mamy dużo frajdy z tego tańca i już nie mogę doczekać, kiedy go zatańczymy na żywo. A co uwydatnia pierwsza choreografia z Julki dobrych rzeczy w tańcu? Ojej, słuchaj, no to znowu będę miał tutaj bardzo dużo do powiedzenia. No na pewno radość. Radość jest numerem jeden. Julka bardzo się cieszy, jak tańczy i wydaje mi się, że to jest bardzo takie prawdziwe. Przede wszystkim też uwydatnia taką fizyczną stronę, czyli fajnie Julia w ogóle porusza się w tym tańcu. Jest taka... Ale miło, słuchaj, ma dużą grację i naprawdę dobrze w tym wygląda, więc ja jako choreograf bardzo się cieszę, że to wygląda tak, jak wygląda i mam nadzieję, że będzie to tak samo wyglądało na live'ie. Wiemy, jak radzisz sobie z komplementami, a jak radzisz sobie z krytyką, bo taka też może się pojawić. No, ale tutaj będzie to krytyka konstruktywna, tutaj na miejscu. Nie więc... tak, że ja tylko chwalę, ja też krytykuję, wiesz. No ja tak, ale wiesz, tutaj były same pochwały, nie? Widzieliśmy, jak Julia reaguje na pochwały, a na krytykę jurorów, jak będziesz reagowała, jak myślisz? No to wydaje mi się, że to będzie adekwatne do tego, co pokażemy na parkiecie i wszystko przyjmę na klatę z pokorą. Dzień dobry. Dzień dobry. Więc tak, to będzie, a bardzo dużo tu jest elementów rozpraszających. Co chwilę ktoś przychodzi i się wita. Właśnie, jurorka, słuchajcie, koniec tematu. No to ja wszystkich jurorów bardzo lubię i bardzo cenić będę i cenię ich jako ludzi. Patrz, podlizujemy się już, nie? Okej, no tak, to jest bardzo... A nie, nie bardzo ich ta... to jest bardzo istotne. Zobacz, ale widzisz, nie mogę tak na siłę. Tak jak powiedziałam, ja się w innych wywiadach już mówiłam, że się jurorów akurat nie boję i no, czekam na to, co powiedzą i jeśli będzie jakaś krytyka, jeśli będą słowa no, niezadowolenia z tego, co gdzieś tam pokażę, jakieś uwagi, no to tylko dobrze, bo będę mogła coś poprawić, coś ulepszyć i wyciągnąć z tego, tak? Tylko te dobre rzeczy. A do samej krytyki to ja przez ostatnie no, sporo lat, dekadę, to jestem przyzwyczajona, więc... To już tak kończąc naszą rozmowę, kto będzie was wspierał z publiczności? Może Julia, zacznijmy od ciebie. Moi przyjaciele. Mhm. Michał, a u ciebie? Nie będą rodzice i mój brat z bratową. A Bastek będzie, czy nie będzie? Nie ta godzina, ale będzie oglądał. A z kim Bastek spędza ten czas, jak ty jesteś na treningach? Przyjechała moja mama specjalnie i będą kibicować. Będzie też niania. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tak. Czyli dziękujemy mamie, dziękujemy niani. Trzymajcie kciuki, głosujcie i widzimy się wieczorem. I dziękujemy też głosującym, oglądającym. Tak jest, wspierajcie. Wszystkim. Para numer 7, słuchajcie, to jest ważne. Ja też dziękuję, dziękuję. Tak, całej ekipie dziękuję. Podziękowania. Ej, ale to się dopiero, ej, to dopiero się dziękuję, jak się żegna. Nie, to nie ten moment. Dziękuję, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Miłego.